Prokuratura sprawdza, czy w jednej z kamienic przy ulicy Równoległej w Częstochowie doszło do zabójstwa. We wtorek wieczorem policja otrzymała zgłoszenie, że 51-letni mężczyzna potrzebuje pomocy, bo jak zdążył powiedzieć przez telefon, żona ugodziła go nożem prosto w serce. Kilka minut później mężczyzna zmarł. Na miejsce przybył policyjny patrol. No niestety mężczyzna nie dawał już żadnych oznak życia. Pomimo reanimacji nie udało się przywrócić jego czynności życiowych. Natomiast policjanci zatrzymali do sprawy podejrzewaną o tą zbrodnię jego 42-letnią żonę. Kobieta w chwili zatrzymania była pijana. W jej organizmie były 3 promile alkoholu. Kobieta w chwili obecnej trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Jeżeli wytrzeźwieje, zostanie doprowadzona przed oblicze prokuratora, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzut. Na razie nie są znane okoliczności poprzedzające tragedię, ale małżeństwo było znane policji.